Cześć. Z tej strony Kuba Jenia, witamy na kanale Podróżnicy. Hej. Nadal kontynuujemy pobyt w Gruzji. Tak, obecnie zbliżamy się do miejscowości Wardzia, a tak naprawdę widzicie już za mną przedsmak jej. Dokładnie, to takie jaskinie wykute. Takie skalne jaskinie. Skalne, tak, które ma troszkę skalne miasto. Ale niesamowite, bo one nie są jakby w środku, w sensie niewidoczne, tylko właśnie z zewnątrz świetnie widoczne, a w środku możemy pochodzić labiryntami. Dokładnie. No więc teraz mamy trochę do pokonania jeszcze tam, żeby się dostać, bo zatrzymaliśmy się tutaj na samym dole. Nad strumieniem. Skrabaliśmy się już trochę na górę. Zobaczcie, możecie. Trochę. No dobra, trochę wjechaliśmy busem. ale trochę też weszliśmy. Zobacz, pomału zaczynamy tutaj wchodzić. Tam jest ta główna część Wardzi, do której się zbliżamy. Tutaj pomału jest taki pierwszy, w miarę konkretniejsze jaskinie. Cała historia jest stąd, że królowa, król Tamar. Król przez tytuł i funkcję, ale to była kobieta. Zleciła wybudowanie tego sekretnego miasta, żeby móc się schować na wypadek jakiejś wojny, jakiegoś ataku. I ona została później odkryta dzięki trzęsieniom ziemi, które sprawiły, że część tych skał odpadła i nagle wszyscy zobaczyli, że tutaj naprawdę jest takie miasto wbudowane wewnątrz. I stąd właśnie ta historia. No a królowa Tamara żyła w wieku XII pod koniec i to są właśnie te lata, kiedy to sekretne miasto budowano. Wspinamy się teraz dalej do kolejnych jaskiń. Ciemno? Mała dziura. Nie wyobrażam sobie, że to będzie ciąg takich korytarzy połączonych. Si. Bardziej masz na myśli jak w tym, jak w bunkrze. Tak, że to będzie ze sobą połączone. Tu mamy takie... Gdzie nie, gdzie po prostu wejście, dziurki. Takie małe piwniczki. To jest większa z kolei. To też nie jest połączone z żadną inną. Chyba, że tam dalej. Toalet. Okej, jest trochę ciemno. Tu jest naprawdę ciemno. Nie ma włącznika światła? Nie. O, tutaj czuję ścianę. Tu już jest granica. Tu jest jej granica. Thank you. Też mam ścianę. Dobrze, czyli to taki jakby pokój, sypialnia. Okej. Okay. Słuchajcie, wyszliśmy na jakieś schody wyżej. No i teraz zaczyna się... Tu zaczyna prawdziwa zabawa. Dokładnie, to jest ten główny kompleks, to było tylko wejście i przygrywka. Jakiś tam przedsionek. Dokładnie. Całe prawdziwe miasteczko, prawdziwe. Całe miasto. Wyobraźcie sobie, że to wszystko było zakryte skałą. Zresztą to widać po tej jasnej części bardziej. Gdzie to wszystko odpadło i to jak to miasto się odsłoniło. To idealne miejsce na schronienie, nie? No, tak w skalę. To wszystko był kompleks wewnętrznych korytarzy. To tak nie wystawało z daleka. Tak. Jedno wejście. W tym miejscu jesteśmy, gdzie tutaj jedli. W tym miejscu, mimo pierwszym skojarzeniom, okazuje się, że tutaj robiono ogień. Mamy już takie, widzicie, bardziej jakieś zarysowane sklepienia. No i kolejna jakaś tam pieczara. Ale zaczyna robić to coraz większe wrażenie, przyznam szczerze. Co nie? Tak, bardziej rzeczywiście jakieś takie umiejscowione, nie? Że puste przestrzenie, tylko już jesteśmy w stanie stwierdzić, nie wiem, ktoś zapalali ogień, to coś się działo. Jakieś to umiejscowione. Dokładnie. Mamy już dobrze zarysowane wewnętrzne korytarze. A teraz jedne właśnie z nich, weszliśmy w skałę i widać, jest tutaj kościół.
stare modlitwa. Tutaj jest kościół, wchodzimy. Chcieliśmy, przed chwilą musieliśmy przerwać nagrywanie z tego względu, że w kościele nie można tego robić. Teraz chcemy iść dalej, ale ponieważ tutaj znajduje się aktywny kościół, mieszkają również księża i sporo sióstr, to jak widzicie, dalej już iść nie możemy. Ten kotyn ma szczęście, może iść, ponieważ dalej znajdują się ich domostwa, więc oni tutaj właściwie na co dzień mieszkają. Chętnie bym weszła i zobaczyła, jak będzie się tak gospodarowała. My za to możemy iść w górę. I tam pewnie się teraz tam się udajemy. Jedna jaskinia, troszkę ciekawsza, z jakimiś tutaj pomieszczeniami. Z krytkami. Tu jest jakieś przejście z góry. Ale tu były jakby połączone. Wygląda, że to okno tutaj nie istniało. W domu są dwa pokoje. Dokładnie. Da tu wejście? Może dwa pokoje. My teraz wreszcie zmierzamy do tego tunelu, który sygnalizowaliśmy przed chwilą, bo się okazało, że ten tunel główny, który nas zaprowadzi do końca. Z tej strony, w której jesteśmy, te komnaty są większe, co może sugerować, że ważniejsi ludzie w nich mieszkali. Ten słup, to będziemy się zaraz wspinać w górę. Na dole widzicie rzekę. Mniejszy kompleks jaskiń. Jakieś okoliczne domostwa, ale tu jeden domek po prostu. Tutaj to 100 metrów. Tak, jechaliśmy tutaj godzinę z poprzedniej miejscowości i natrafiliśmy tylko na jeden jakiś mniejszy sklepik po drodze. Taką dziurę tutaj wyszliśmy, widzieliście to na tym nieudolnym filmie. Ale ciężko było mówić i nagrywać. Dokładnie. Teraz idziemy tam. They are coming. I think it's this way. Yeah. Dobra, słuchajcie, jedziemy tędy. W stronę światła. Takiej ciasnej drabinie. Robi się naprawdę ciasno. O!
Ostrożnie, kochanie. Kolejna drabina tam. We are next to the church. Jesteśmy, słuchajcie, koło kościoła wyszliśmy. Byliśmy tutaj. That's you, Miriam? You have to go down. Nasi znajomi się oddzielili, poszli w tamtą stronę. I wyszli źle. A myśmy wyszli tam, gdzie chcieliśmy. Jesteśmy tuż koło tego kościoła. No i idziemy już teraz do wyjścia. Jesteśmy tutaj. Tu jest taka studzienka wody. Która się nam nalano. Trzeba powiedzieć życzenie. Próbuję wypić, podobno trzeba wypić całe, żeby się spełniło życzenie. Podobno, nie widać. Może moje się nie spełnić. Nie widać, więc to są takie dziury, z których ta woda spływa. No i ta woda jest trochę ciemna. Ale była dobra. Przez taką krapę musi się przejść otworzoną dla nas. To bardzo, jesteśmy bardzo blisko granicy tureckiej ponownie, tak jak byliśmy wczoraj w Chorwacji, a teraz już ultra blisko. Tak jakbyście chcieli znaleźć to miejsce na mapie. No tak, moim zdaniem schodzimy. Naprawdę pytanie, warto, było warto, czy nie warto? Warto. Naprawdę mega warto, bardzo fajna sprawa. Myślę, że widzieliście... zadajemy to pytanie. Dokładnie. No czasem przyjeżdżamy i nie warto, a tym razem naprawdę było bardzo fajnie i to jest super rzecz, warto ją zobaczyć. Tak, super labirynt. Dobra, do kolejnego vloga. Hej. Pa.